Tu jakby są dwa tematy w jednym. Postać Bismarcka jako postać historyczna i druga rzecz to sam artefakt, czyli ten cokół. Nie wiem, czy mówić tutaj w kategoriach dzieła sztuki, to niech się wypowiedzą historycy sztuki, natomiast rzeczywiście takich pomników było sporo. Jest to zawsze jakieś wydarzenie, jeżeli popatrzymy na miasto w kontekście historycznym. Trzeba pamiętać, że historia to także pomniki. Ładna rzecz to nie była postać, tylko kamień przetworzony w formie obelisku, czyli kamień obrobiony w formie takiego słupa i jedynie wizerunek, twarz, głowa tego właśnie Bismarcka. I tylko napis, jedno słowo, Bismarck. Żadnych dodatkowych napisów. I bardzo ładnie wyrobione otoczenie. Zostały tylko te balustrady, które po dzień dzisiejszy są świadectwem, że w tym miejscu ten pomnik był. No i właściwie nic więcej na ten temat nie wiadomo. Stawianie pomników żelaznemu kanclerzowi zaczęło się już właściwie w roku, kiedy zmarł, w 1898. Na naszym terenie nie była to postać popularna. Jeżeli była popularna, to tylko w sferach rządowych, państwowych, wśród urzędników. Natomiast w regionie, gdzie dominującą rolę miała partia Centrum, partia katolicka, która była przez cały okres rządów praktycznie Bismarcka zwalczana przez tego polityka, który wprowadził szereg ustaw antykatolickich, na mocy których wielu księży było zamykanych do więzienia nawet, no to była to postać bardzo niepopularna. Mało tego, kiedy zaczęło się taki festiwal stawiania pomników Bismarckowi, to wówczas katolicy studenci w Niemczech ogłosili, że nie będą uczestniczyć w takich wydarzeniach. Pomnik, który stanął naprzeciwko poczty, został zaprojektowany przez profesora sztuki, architektury Zbigniewa Bednoża, który pracował na Akademii Wrocławskiej i bardzo uroczyście został odsłonięty. Zachowało się takie archiwalne zdjęcie, kiedy odsłaniano ten pomnik. I widać tam bardzo dużą grupę ludzi, bo dla mieszkańców dawnego Opeln było to wydarzenie. To była dobra rzecz, ładna jako pomnik. W tle miał drzewa, bo posadzono specjalnie akacje, drzewa. I to sobie zdobiło ten plac przez, jak powiedziałem, od 1911 roku aż do czasów wojny. Jeżeli chodzi o pomniki niemieckie po II wojnie światowej, to ich los był bardzo różny. Trzeba pamiętać o tym, że część tych pomników nie została zniszczona przez ani przez Armię Czerwoną, ani przez Polaków, późniejsze władze polskie komunistyczne tu zainstalowane, ale były one już rozbierane w momencie ofensywy Armii Czerwonej, właśnie po to, by uchronić je przed zniszczeniem. Taki był los na przykład pomnika Bismarcka we Wrocławiu, który został rozebrany, no właśnie po to, żeby nie uległ zniszczeniu w trakcie walk. Nie wiem, jaki los był tego pomnika opolskiego. Pojawiają się głosy, że być może został przewieziony na dworzec wschodni, dlatego że potraktowano go jako swoisty łup wojenny przez specjalne komanda, które tym się zajmowały w ramach Armii Czerwonej. Ale mogło być też tak, że same władze niemieckie być może próbowały ukryć ten pomnik, no aby nie uległ zniszczeniu. Po wojnie to tam tylko były resztki tego i kamienia nie było. Gdzieś wywieziono go, zniknął. Teraz gdzieś go podobno wykopano. Także ja oczywiście już tego nie widziałem, bo przyjechałem w 1952 roku i tam wtedy już tego pomnika nie było przed pocztą. Widać było, że jakieś resztki były. Jeżeli miałoby to wrócić na swoje miejsce, no to tak chyba niekoniecznie. W jaki sposób miałoby to wracać i czy tak na dobrą sprawę faktycznie mieszkańcom miasta tego elementu brakuje? To nie jest pomnik. To jest tak, jakbyśmy znaleźli cokół czegoś. Więc jest to jakiś element tego pomnika, ale to powinno być jakieś takie lapidarium stworzone. No, na wyspie Bolko mamy też kamień, który był częścią takiego
upamiętnienia, plakiety nie ma, został kamień. No może w jego sąsiedztwie to postawić. Co się tyczy przyszłości tego pomnika, tego cokołu, to wydaje mi się, że jest to jakiś artefakt, jakiś ślad historii. Należałoby go uchronić. Pytanie tylko gdzie? Ja myślę, że należałoby oddać w ręce Muzeum Śląsko-Opolskiego. Natomiast raczej przeciwstawiałbym się jakimś tam próbom ponownego ustawiania go w centralnym miejscu pod pocztą.